Białka od drzwi aluminiowa, ale chyba raczej współczesna, a metr przed znalazłem o uchwyt też aluminiowy od okna, nie wiem, okno, jakieś drzwi były tu rozniesione, no coś takiego. No dobra, idziemy dalej. Ech, trafiłby się jeden fenik tego starszego typu sprzed 1871 roku, ale stan lichy. No chyba to jest jeden fenik, tak mi się wydaje. Coś tam może wyjdzie, ale no coś wylezie, bo widać troszeczkę te cyfry, ale słabiutki stan. Dobra, idziemy dalej, zobaczymy. No i witam, następna monetka, następny fenik. Chyba się tu pokręcę po tej części pola. Ten w ładniejszym stanie, tak, tamten też na pewno jest jeden fenik. Ten jest dużo korzystniejszym, że tak powiem, stanie niż tamten. Bynajmniej tył jest w miarę czytelny. No dobra, idziemy dalej. Na razie. No i zobaczcie. Widać? Ten okrągły przedmiot widać. Co to jest? Na wierzchu fenik. Ale jak większość tu monet tych miedzianych, stan cienki. No dobra, idziemy sobie dalej. Słoneczko wyszło, troszkę wieje jeszcze, ale jest już dobrze. Już czuć wiosnę, na razie. Ej, takie 10 peningów faszystowskie. Zapas ze spastyką. Stan okrągły. Do następnego. Na tym razem 10 fenigów weimarskie. Bardzo ładny. Nawet bym powiedział stan zachowania. Oczywiście z 1924 A Nica Berlin. Nie może być inaczej. Rzadko kiedy to się znajduje z inną menicą. Nie wiem. No najwięcej ich było, no proste. Ale bardzo ładna monetka, w bardzo ładnym stanie. Kłosy tak zwana. Dobra. Idziemy dalej, poszukamy, nie wiem, kurde, czy jeszcze coś wylezie, ale trzeba zawsze
pozytywnie myśleć. Na razie. Ej, prusaczek, guziczek urzędowy. O, jeszcze resztki złocenia na dole pod tarczą. Wyjdzie pewnie fajnie. Ma ucho, to prawda, lekko wgięte, ale jakieś sygnowania są. Fajny. Fajny guziczek. Także się cieszę, że ładny guzik wyszedł. O, kiedyś ich było dużo, teraz już rzadkość. Wszystko już rzadkość. Do następnego. Na razie. Ej, takie coś wyskoczyło. Dosyć ostre tutaj, mocno tak karbowane, nie wiem, do nacinania czegoś, nie wiem co to jest. No na pewno to się gdzieś tam w czymś obracało, ale mówię, to jest dosyć ostre. Wrzyna się, tak powiem, po mocniejszym naciśnięciu w palce. No, taka ciekawostka, jakby ktoś wiedział od czego, to proszę o jakąś informację, będę wdzięczny. Na razie. Hej, następny guziczek. O, z orzełkiem, ale tym perelowskim. Kompletny z uchem. Na pewno od munduru wojskowego. O. Ale dobrze zachowany. Dobra, na razie. Witam. Jakąś monetkę taką znalazłem. Pękła na pół. Nie wiem, czy to do tego od mrozów pękła, jak były, bo dosyć bardzo płytko była, prawie na wierzchu. A co to jest za monetka, to nie wiem. Zobaczymy, jak się umyje. Nie wiem, czy to wygląda na stare dwa feningi, ale nie jestem pewien. Dobra, no to na razie. Kawałek czegoś takiego srebrnego znalazłem. Ciekawe, czy to nie był naparstek. Muszę tu poszukać, może gdzieś coś w okolicy jeszcze jest. Kurczę, fajnie jakby było reszta. No, no dosyć to rozwalone. Dobra, pogrzebiemy jeszcze, może co jeszcze wyjdzie. O, jak znajdę, dam na pewno znaka. Na razie. Witam. Ponownie mamy feninga. Nawet ładny stan. Powiedział, bardzo ładny. O. Ale roku nie będę czytał, bo no nie widzę, oczy nie te. Wszystko się w domu zobaczy. Dobra, idziemy dalej. Na razie. Mamy
następnego Fenninga, ale ten starszy typ. Widzę lekko zgięty. Weź dostał pługiem. Ale ładnie zachowane, żeby nie to zgięcie. No, czytelny w każdym bądź razie. Na roku to ja nie widzę, tak jak mówię, bo to oczy nie te. Ale jest. Dobra. Narka. No i ładne dwa feningi skoczyły. 1870, chyba czwarty albo siódmy, jakoś tak. Dobrze, że woda obok, można umyć. Dobra. Ładna monetka, idziemy dalej. Następna monetka. Znaczy nie wiem co to jest jeszcze. Tak powiem, na Fenninga wygląda. To jest Fenning. Nie, 5 Fenningów niklowe. Ten miedzionikiel pruskie. I dlatego taki słaby sygnał. 42 raptem. Dobra, idziemy dalej. Zobaczcie, co pług potrafi zrobić z guzikiem. No to jest aż niemożliwe. Takie maleństwo i w każdą stronę pozawijamy. Szok. Normalnie szok. I to na pewno nie raz był walnięty, tylko musiał wiele razy być uderzany. Ach. No dobra. No jako ciekawostka. Na razie. I następnego Fenninga mamy, tego starszego typu, 1760 albo 50. O. Idziemy dalej. Dzwonek rowerowy, ale sygnał 95 dawało, ale duży obiekt jeszcze z otworkiem, nic dziwnego. O, mosiężny, fajna znajda, idziemy dalej, nara. Tam mamy jakiś taki przedmiot, tak się to rozsypuje, chyba moneta jakaś. To nie jest moneta. To nie jest moneta. Uchem, zobaczcie, mam następny guzik Napoleona, gwardyjski, nie taki ładny jak tamten, ale też piękny. O, super, juhu, haha,
Kurde, ale. No to teraz to już. Nie będę go tu mocniej tarł, bo nie chcę coś tam go uszkodzić. Ale jest, 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 jest. I o to chodzi broda. Piękne. Super. Pozdrawiam wszystkich. Idziemy dalej. Dobry dzień. Good day. Good day. Super. Na razie. Zobaczcie, co znalazłem. Carski guzik. Koło nas tu bardzo rzadko je się spotyka. Naprawdę, ja może ze 3-4 znalazłem tutaj, na tych ziemiach. I to przez kupę lat. Ale fajnie. Już nie pamiętam, kiedy znalazłem caraczka. Super. Naprawdę super. I z uchem kompletny, fajny. Ekstra. No już fajny, drugi dzisiaj fajny guzik. No tamten fajniejszy. Dobra, na razie. Cześć wam. Ej, kolejny fening. Jakieś takie pole feningowe. Same feningi. Chyba 1875 z tego, co tak dopatruję. Nawet przyzwoity stan. W ogóle fajne tutaj stany wychodzą na tym polu. Nie są jakoś tam mocno zjedzone. O, lepiej, teraz lepiej widać. Chyba piąty. Tak, 1875. Dobra, idziemy dalej. No i ładna plomba pruska, urzędowa mi się trafiła, sygnowana Wilhelmem W. To też rzadko się spotyka. Ładnie zachowana. No to na razie.